latające wiewiórki. Było to już bardzo dawno. Snuł swoją kolejną opowieść Filimon. Puszcza dzieliła się wtedy na ostępy i uroczyska, bory i półborki, a za drogi starczyły tropy żubrów, łosiowe i niedźwiedzie szlaki, a była ona nie dzisiejsza. Sosny, którym lat nikt nie liczył, dęby tysiącletnie, wiekowe klony, lipy olbrzymie, wszystko to rosło pospołu z młodszą bracią leśną na pożytek Bartnikowi. Lecz barcie były jeszcze rzadkością. Znowu świst, nowe łopotanie i w pobliżu budki opuścił się z hałasem na ziemię kogut. Zaczął przechadzać się zwolna, rozkładając na boki i składając lirę z piór swego ogona. Czarny jak żuk, mienił się w blasku słońca granatem, a biały od spodu środek liry, białe lusterka na skrzydłach i czerwone korale nad oczami były upiększeniem stroju. Zjawił się Roman i zaczął opowiadać o wydarzeniu, jakie miało miejsce dziś w nocy w obozie harcerskim na Złotej Górze. Wyobraźcie sobie, co za awanturę przeżyli harcerze, których gościmy w parku nad ranem. Gdy pełniący warty malcy pospali się ze zmęczenia, budzi się nagle drużynowy i słyszy, że z wnętrza namiotu wydobywają się jakieś dziwne dźwięki. Jakby ktoś ciągnął po ziemi brzęczące graty. Ani chybi złodziej! Janusz, no. Wyluzuj trochę. Czekaj, przecież zapoznaj. Na pewno nie. Czekaj, z cholera jasna. Nie dadzą pograć. Nie dadzą pograć. Dajesz sobie upust przy Puchackim, to tu już wiesz. Opowiadasz statecznemu profesorowi. No to co? No to statecznemu profesorowi to co? Nie mogę opowiadać z pasją? Mam wolną rękę, tylko no nie tak ostro. Śmiertelnie wystraszony. Czekajcie, jak ja zobaczę, co to jest. Już zewsząd jeszcze głośniejsze okrzyki. Śmiertelnie wystraszony Mykita śmiga jak strzała z jednego kąta namiotu w drugi, natykając się wszędzie na zastępujących mu drogę, z czym popadło w rękach harcerzy.